dobry, Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Biała Podlaska. Dzisiaj w gościnnym zajeździe Jolanta w Czosnówce. Ze mną starosta bielski, pan Mariusz Filipiuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy panie starosto, że znalazł pan czas, aby skorzystać z naszego zaproszenia. No i rozpocząć cykl, który planujemy właśnie do realizacji. Rozmowy z samorządowcami powiatu bialskiego. Szeroko pojęty powiat bialski, ponieważ troszeczkę wyjdziemy dalej. Jak i również w powiat bialski włączyliśmy miasto Biała Podlaska. Na początek pan starosta, bardzo dziękujemy, tym bardziej, że pan starosta lekko przeziębiony. Dziękujemy. Starosto, zaczniemy od tego, że po pierwsze dziękuję, po drugie dużo tematów i ciekawych chciałbym poruszyć, czasami być może trudnych, interesujących mieszkańców. Za moment do tego właśnie dojdziemy. Natomiast zaczniemy pytaniami i informacjami, które mam nadzieję, że są ciekawe. Zresztą ja w większości też nie znam odpowiedzi na nie, a być może warto je przypomnieć. Panie starosto, twoja przygoda z samorządem, z polityką, jak to się zaczęło? W ogóle dlaczego postanowiłeś właśnie wziąć udział w tym wielkim wyścigu samorządności, demokracji? Jak to się w ogóle stało, że zostałeś na początku chyba radnym, tak? Kiedy to było, jak to było? Więc, szanowni Państwo, moja przygoda z samorządem rozpoczęła się w 1996 roku. Tam właśnie rozpoczynałem swoją pracę zawodową. To był Urząd Gminy w Drelowie. Później zostałem radnym, to dokładnie było 28 lat temu. Później zostałem radnym powiatu bialskiego. W następnej kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Kolejna kadencja przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego. Później w trakcie kolejnej kadencji, dokładnie 30 marca 2016 roku, zostałem wybrany starostą bialskim. Czy to jest też tak, że samorządowiec z krwi i kości, rzeczywiście wybrany i mający świadomość tego, komu służy, czasami musi się pożegnać z czasem prywatnym, z rodziną, cierpią na tym najbliżsi? Panie redaktorze, bardzo często tak jest, bo praca w samorządzie to nie jest praca 8-godzinna od 8 do 16, tylko niejednokrotnie jest to 12-16 godzin, bardzo często weekendy, soboty, niedziele. Przyznam szczerze, że czasami moja żona strasznie ubolewa z tego tytułu, ale staram się znajdować, mimo tych licznych obowiązków, staram się również znajdować czas dla rodziny. Powiat bialski, Rada Powiatu Bialskiego, Zarząd Powiatu, kończy się kadencja bieżąca, za moment, dosłownie za kilka tygodni wybory. Jaka to była kadencja, panie starosto? To była bardzo dobra i bardzo pracowita kadencja. Zresztą dla porównania, w 2016 roku, jak zostałem wybrany starostą bialskim, budżet naszego powiatu wynosił niespełna 96 milionów złotych. Dzisiaj, kończąc tą kadencję, mamy budżet blisko 300 milionów złotych. Na ten budżet oczywiście składa się wiele elementów, bo jako zarząd powiatu wraz z pracownikami staraliśmy się sięgać po wszelkie możliwe środki dostępne. Były to środki rządowe, były to środki europejskie i uważam, że w trakcie tej kadencji wykorzystaliśmy maksymalnie możliwości i szanse, jakie można było wykorzystać. Dzięki tym sprawnym działaniom udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji. Przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych, bo powiat bialski ma ogromną sieć dróg, to jest ponad 1000 kilometrów, no i te drogi są największą bolączką na terenie naszego powiatu. Mimo że każdego roku udaje się wybudować bądź wyremontować czy przebudować 30-40 kilometrów dróg, to jednak jest kropla w morzu potrzeb. Więc na tą kolejną kadencję, najbliższą, jeżeli będzie nam dane, to przede wszystkim chcemy właśnie postawić na infrastrukturę, chcemy postawić na przebudowy, budowy dróg,
bo niestety są jeszcze takie miejscowości, do których no, na dzień dzisiejszy jedynym możliwym źródłem dotarcia to jest droga gruntowa, tak? Więc to musimy zmieniać. W tej minionej kadencji udało nam się dwie takie miejscowości, choćby Utrówka w gminie Międzyrzec Podlaski, czy Sokule, gmina Drelów. Ta inwestycja jest akurat w trakcie realizacji, ale cieszę się, że mieszkańcy będą mogli no, na miarę XXI wieku korzystać z utwardzonych dróg. To cieszy i to daje ogromną satysfakcję. Dorzucił do tych miejscowości jeszcze Jaźwiny, które Jaźwiny, też tak, dokładnie. W tej kadencji. Dokładnie tak. Panie starosto, drogi w porządku, natomiast lekko znowu zboczę z tematu. Strasznie dyplomatycznie okazaliście się w Radzie Powiatu, bo mogliście rządzić samodzielnie, mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym, natomiast dogadaliście się i do wspólnych rządów doprosiliście Prawo i Sprawiedliwość. Czy tak to wyglądało i czy to tak przyniosło efekty? Tak, panie redaktorze. Rada Powiatu liczy 23 radnych. W tej kadencji Polskie Stronnictwo Ludowe ma 12 swoich radnych, więc tak jak pan powiedział, mogliśmy rządzić samodzielnie. Ale doprosiliśmy do tej współpracy wszystkie środowiska działające w Radzie, zarówno radnych Prawa i Sprawiedliwości, jak również radnych Porozumienia Samorządowego. Czy to przyniosło pożądane efekty? Oczywiście z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tak, że to był bardzo dobry ruch z naszej strony. Państwo transmitujecie sesję Rady Powiatu i widzicie, jak to wygląda, prawda? Te sesje odbywały się w taki normalny sposób, bez awantur, bez pieniactwa. To były sesje merytoryczne. I to mnie bardzo cieszy, że radni skupiali się na merytorycznych działaniach, a nie na uprawianiu polityki. To jest jakby jeden z takich poważniejszych plusów. Drugi plus, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że dzięki tej współpracy udało nam się pozyskać środki na różne rodzaju inwestycje i o tym trzeba uczciwie powiedzieć. Oczywiście były takie głosy, że można było więcej, no zawsze można więcej, tak? Ale na dzień dzisiejszy uważam, że powinniśmy jakby uczciwie ocenić i podsumować tą współpracę i ja ją oceniam pozytywnie. Otrzymaliśmy przecież między innymi środki, część środków na budowę nowej siedziby starostwa. Ta inwestycja niebawem już się rozpocznie. W przyszłym tygodniu, dokładnie 15, nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Otrzymaliśmy 20 milionów złotych. To jest pokaźny zastrzyk funduszy. Pokaźna kwota i gdyby nie to, musielibyśmy no, zaczynać od zera. Musielibyśmy kredytować całość tego zadania. Więc mówię, takich przykładów mogę podawać bardzo, bardzo wiele, więc z perspektywy czasu uważam, że bardzo dobrze, że zaprosiliśmy do współpracy wszystkie środowiska, które działają w Radzie. Jakby każde z tych środowisk też czuło się ważne i potrzebne w tej wspólnej misji, w tej kadencji. Panie starosto, wspomniałeś o właśnie budynku, nowym budynku siedzibie starostwa. Na tym się chwilę zatrzymajmy. Opisz mi proszę ten obiekt, tę inwestycję naszym widzom, mieszkańcom powiatu. 20 milionów złotych środków pozyskanych. Na pewno inwestycja będzie droższa. Na jakim etapie w tym momencie wyglądają prace przygotowawcze i było z tym trochę problemów? Dokładnie tak, więc tak jak Państwu powiedziałem, udało się przeprowadzić postępowanie w ramach prawa zamówień publicznych, został wyłoniony już wykonawca, będzie to lokalna firma z Białej Podlaskiej. Firma, możemy zdradzić? Tak, myślę, że na tym etapie możemy, będzie to firma PNB Budownictwo Pawła Niczyporuka. Mogę już o tym powiedzieć, bo oficjalnie już na początku tego tygodnia podpisałem stosowne dokumenty o wyłonieniu wykonawcy. W przyszłym tygodniu nastąpi dokładnie 15 uroczyste podpisanie umowy.
mówię uroczyste, bo to jest ważna historyczna chwila dla naszego powiatu. I podczas tego podpisania będziemy Państwu prezentować wizualizację tego nowego obiektu. Będą przygotowane takie specjalne plansze i wtedy będziemy mogli naszym widzom pokazać, jak ten obiekt będzie wyglądał. Proszę Państwa, warto podkreślić, że powiat przez lata swojego funkcjonowania nie miał własnej siedziby. Powiat, jeden z nielicznych w Polsce. A powiat bialski jest największym powiatem w województwie lubelskim, trzecim co do wielkości w Polsce. Więc w tej kadencji również udało nam się odkupić od miasta Biała Podlaska działkę, tą przy ulicy Brzeskiej, wraz z tym budynkiem, w którym teraz funkcjonujemy. Bo do tej pory powiat po prostu dzierżawił od miasta tą działkę z budynkiem. Od grudnia 2021 roku jesteśmy już właścicielem tego i dlatego podjęliśmy decyzję, że właśnie na tej działce przy ulicy Brzeskiej wybudujemy nowy budynek. Po wybudowaniu tego obiektu urząd przeniesie się do nowego budynku, a ten, w którym teraz urzędujemy, prawdopodobnie będzie przeznaczony do rozbiórki. Termin realizacji? Od chwili podpisania umowy wykonawca będzie miał 3 lata, aby zaprojektować i wybudować budynek, bo do ogłoszenia przetargu przygotowaliśmy tak zwany program funkcjonalno-użytkowy i na podstawie tego programu funkcjonalno-użytkowego wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania, oczywiście w porozumieniu z zamawiającym, do przygotowania projektów technicznych. No właśnie, program funkcjonalno-użytkowy. Na chwilę się zatrzymajmy jeszcze przy tym budynku nowym starostwa. Już słyszę głosy, czy to mieszkańców powiatu, czy w ogóle osób zainteresowanych tematem, nawet poprzez wizualizację, patrząc na te wizualizacje, zwracają uwagę, że nie będzie to budynek użytkowy, w sensie, że będzie za mała sala obsługi, że nie będzie to nie będzie dobry dostęp dla samych mieszkańców, dla petentów. Czy tak to jest zaplanowane? Czy rzeczywiście są rozwiązania w tym obiekcie, które mocno poprawią to, co jest na przykład jeszcze w tym momencie, że tam to będzie budynek nowoczesny i przystosowany właśnie do obsługi petentów? Oczywiście, panie redaktorze. Nowy budynek będzie przygotowany i wybudowany w taki sposób, aby poprawić komfort dla interesantów, dla pracowników również. Na dole przewidziane są duże, przestrzenne sale obsługi. Także nie wiem, do mnie takie głosy nie dotarły. Mam nadzieję. Moim obowiązkiem jest zadać pytania wszystkie, które dotarły do redakcji. Rozumiem, oczywiście. Mam nadzieję, że 15 podczas podpisania umowy będziemy mogli szczegółowo Państwu zaprezentować. No właśnie. Bo wcześniej, z tego co wiem, to jakieś takie króciutkie informacje pojawiały się tylko w internecie z jakimiś zdjęciami bryły tylko tego obiektu. Tak, tak. Także nie. Tutaj mogę Państwa zapewnić, że będzie to budynek przystosowany, budynek na miarę XXI wieku, tak żeby w sposób komfortowy interesanci mogli załatwiać sprawy w starostwie powiatowym. No to jeszcze ostatni temat dotyczący tego budynku. Parkingi, o które wszyscy się martwią. Czy będzie odpowiednia ilość miejsc parkingowych? W podziemiach tego budynku będzie kilkanaście miejsc parkingowych przewidzianych. No niestety, na dzień dzisiejszy, z racji tego, że mieliśmy ogromne kłopoty, jeżeli chodzi o plan przestrzennego zagospodarowania, nie mogliśmy przesunąć budynku bliżej chodnika, dlatego część parkingu będzie zajęta pod ten nowo budowany budynek. Ale tak jak powiedziałem, w perspektywie czasu, kiedy przeniesiemy się do nowego obiektu, to ten budynek, w którym dzisiaj funkcjonujemy, obecny będzie przeznaczony. Były Urząd Wojewódzki będzie przeznaczony do rozbiórki i dlatego na miejscu tego budynku będzie można ten teren przeznaczyć pod na parkingi. Miejsca parkingowe. Dokładnie. Starosto, drogi, o których też już pan starosta wspomniał. Okres gorący, wyborczy. Radio Biper śledzi spotkania kandydatów poszczególnych, czy to na wójtów, czy na radnych. Są też radni powiatowi, którzy startują w różnego rodzaju szankach wyborczych na różnego rodzaju stanowiska. Dziwi mnie czasami, chociaż wiem, że to jest normalne podczas kampanii wyborczej, argumentacja.
Przykładowo, w gminie Biała Podlaska za czasów właśnie ostatniej kadencji, trochę może wcześniej, udało się zrobić fantastyczne drogi wyjazdowe z Białej Podlaskiej przez Rakowiska w kierunku Terebeli, z Białej Podlaskiej przez Grabanów, Kozule w kierunku Rokitna. Trwa budowa, zresztą sam starosta dzisiaj pewnie do nas przejechał tą drogą ulicy Bialskiej w Czosnówce i dalej do Ogrodnik. Natomiast no właśnie, trzy powiedzmy z czterech, trasa E30 Woroniec-Swory w opłakanym stanie i niestety jest to argument i zarzut, no, że optowałem, chciałem, wnioskowałem, ale powiat bialski na to pieniędzy nie znalazł. Jak to wytłumaczyć? Panie redaktorze, powiem panu, jak to wygląda w praktyce. To są przykłady oczywiście. Oczywiście, rozumiem. Każdy radny działający w swoim okręgu powinien zabiegać o to, aby daną inwestycję zrealizować. A powinien zabiegać w taki sposób, żeby przekonać do siebie taką grupę radnych, która to zadanie wprowadzi do budżetu i poprze to. Wie pan, trudno mi wypowiadać się, dlaczego akurat pan radny X czy Y nie był w stanie przekonać swoich kolegów do tego, aby poparli jego wniosek. Tak? Starosta i zarząd jest wykonawcą tego, co uchwali Rada Powiatu. Więc jeżeli radni powiatowi uchwaliliby, że ten odcinek trzeba wprowadzić do budżetu i go zrealizować, to starosta z zarządem to realizuje. Ale jeżeli to się w budżecie nie znalazło, więc trzeba by pytać tego pana radnego, który no nieskutecznie próbował o to zabiegać. No więc wie pan, no, są radni, którzy skupiają się na bardzo merytorycznej pracy, potrafią usiąść i przekonać swoich kolegów do tego, że to zadanie należy zrealizować, a są tacy, którzy tylko przychodzą, awanturują się i to nie pociąga za sobą żadnych efektów. Abstrahując również od tego, że tak krawiec kraje, jak mu materiały stają. Ale oczywiście, panie redaktorze, więc ja tak jak powiedziałem, jeżeli radny jest w stanie przekonać swoich kolegów do tego, żeby przegłosowali jego wniosek, to jest radny skuteczny. A taki radny, który tylko przychodzi i próbuje wszczynać awantury, próbuje niewłaściwie się zachowywać, to tylko do siebie powinien mieć pretensje, dlaczego koledzy nie chcą jego zadania poprzeć. Czy nie będzie wielką przesadą z mojej strony, jeśli powiem, że w tej kadencji za tego zarządu, za tej Rady Powiatu, za tego starosty i wicestarostę udało się uratować szpital powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim przed upadkiem? To znaczy, panie redaktorze, może nie tyle przed upadkiem. Faktycznie szpital był w trudnej sytuacji finansowej. Oczywiście nie wynika to z jakiejś złej działalności szpitala czy ze złego zarządzania. Wynika to z niewłaściwej wyceny punktów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejnym problemem jest to, że szpital na przykład nie otrzymywał środków za nadwykonania. Tak? Na dzień dzisiejszy mogę się pomylić o, nie wiem, 50 tysięcy. Na dzień dzisiejszy szpital ma w granicach 1,5 miliona złotych nadwykonań, za które NFZ jeszcze nie zapłacił. Więc te problemy, one nawarstwiały się z tego powodu, że tak, niska wycena punktów. Oczywiście pan minister wprowadza nowe przepisy, którymi podnosi wynagrodzenie personelowi medycznemu. Okej, to jest dobrze, że podnosi wynagrodzenie. Ludzie powinni godnie zarabiać. Tylko wraz z tą decyzją powinny za tym iść pieniądze, tak? Gdyby te pieniądze trafiły, nie byłoby tych problemów. Proszę zwrócić uwagę, koszty energii, wszystko idzie do góry, a wycena punktowa od kilku lat stoi w miejscu. I dlatego my, jako zarząd powiatu, przeznaczaliśmy znaczne środki na, powiedzmy, bieżące remonty, na inwestycje dla szpitala i dzięki temu udało się no, w tych trudnych czasach ten szpital przeprowadzić tak, żeby ani osoby, które leczą się w tym szpitalu, tego nie odczuły, jak również i pracownicy szpitala, żeby otrzymywali wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej.
pomysłem również na szpital w Międzyrzecu-Podlaskim jest wszystko to, co dzieje się wokół szpitala. Dodajmy, że sami obecni byliśmy na kilku wydarzeniach związanych właśnie z rozwojem placówek wokół szpitalnych. Starosto, przypomnij, jeśli ja już zapomnę, zacznę od Międzyrzeca, nowa przychodnia zdrowia z windą, Łódzki, o których pewnie starosta za moment będzie chciał trochę powiedzieć więcej, gmina Rokitno, Rokitno POZ, tak, to chciałem niby na końcu, ale właśnie to jest przykład chyba ten jeden z ostatnich, gdzie właśnie gmina z powiatu bielskiego, oddalona znacznie od Międzyrzeca Podlaskiego, ale postanowiła swoje służby zdrowia, swoje jednostki służby zdrowia, przychodnie powierzyć we władanie szpitalowi powiatowemu Międzyrzecu Podlaskim. Ale jeszcze zapomniałem o jednym, gmina pomiędzy Międzyrzecem a Radzyniem. Kąkolewnica. Kąkolewnica, dzięki starosto, miałem na końcu języka. Tam również przecież przychodnia zdrowia, która pod opieką Międzyrzeckiego Szpitala. Na bazie właśnie, być może nawet nie łózek, bo to już temat trochę i obgadany, i obfotografowany, i obfilmowany, ale właśnie Rokitna. Jak do tego doszło? I czy to jest pomysł właśnie dla innych gmin, które być może mają problemy ze swoimi jednostkami służby zdrowia, z przychodniami i ze specjalistami, aby podjąć współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim? Tak się, proszę Państwa, złożyło, że akurat firma, która prowadziła działalność w POZ-cie w Rokitnie, z końcem stycznia tego roku zaprzestała prowadzić działalności. Próbowała zaprosić swoich pacjentów do miasta Biała Podlaska. Wiadomo, że dla mieszkańców, którzy funkcjonują na swoim terenie, jest to pewne utrudnienie, aby powiedzmy z wizytą do lekarza wyjeżdżać do miasta Biała Podlaska. Ludzie byli przyzwyczajeni do tego, żeby mieć na miejscu swoich lekarzy, pielęgniarki, całą opiekę medyczną. Więc zaproponowaliśmy panu wójtowi gminy Rokitno, że szpital byłby w stanie uruchomić tam POZ. I pan wójt z wielką satysfakcją przyjął tą propozycję. Oczywiście też szpital otrzymał wsparcie i od pana wójta w kwestii przygotowania pomieszczeń do tego, żeby można było tam wprowadzić lekarzy, pielęgniarki. I już od 1 lutego POZ działa. Ludzie są zadowoleni, bo mają swoją opiekę medyczną na miejscu. I drugi aspekt, panie redaktorze, to jest taki. Często, jak bywał pan na sesjach, słyszał pan taki zarzut, że no ciągle idzie tylko wszystko do tego Międzyrzeca. No tak się akurat złożyło, że ten szpital zlokalizowany jest w Międzyrzecu Podlaskim. No nie da się go wziąć i przenieść na przykład do Słowaty czy do Kodnia. Więc to, że powstał na terenie powiatu taki punkt medyczny, to też jakby daje radnym taki wyraźny sygnał, że to nie chodzi tylko o Międzyrzec i o szpital w Międzyrzecu, ale też Rokitno i być może jeszcze w innym miejscu powstanie jakaś placówka, bo jeszcze pozwoli pan, że wrócę do tego POZ, do zakładu opiekuńczo-leczniczego w Łuskach. Jak tworzyliśmy na początku ten zakład, no to była taka doza niepewności, tak? A czy będzie zainteresowanie, jak to będzie funkcjonować? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę, bo w chwili obecnej przybywa tam 80 pacjentów i co najmniej 25 osób oczekuje w kolejce. Czyli zainteresowanie jest ogromne, ludzie są bardzo zadowoleni, opinia osób, które tam przebywają, jest bardzo pozytywna. No i przede wszystkim jeszcze ważny argument jest taki, że no dzisiaj ten zakład opiekuńczo-leczniczy jest chyba jednym z największych pracodawców w gminie Drelów, bo tam zatrudnionych jest blisko 50 osób w tym zakładzie. Oczywiście widzimy jeszcze potrzebę utworzenia hospicjum, bo zakład opiekuńczo-leczniczy na przykład nie ma możliwości przyjmowania do siebie pacjentów z chorobami nowotworowymi, tak? A widzimy taką potrzebę utworzenia takiej placówki. Mamy już na to pewne pomysły. Na dzień dzisiejszy może o szczegółach nie będę mówił. Zgadnę, Komarno. Nie, powiem tylko tyle, że w gminie Międzyrzec Podlaski powstałoby to hospicjum,
I też będzie prowadzone na bazie szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. No to teraz pociągnę. Pomysł na Komarno? Panie redaktorze, ogromny budynek, który tak naprawdę, no właśnie. Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy on częściowo jest zagospodarowany przez naszych uchodźców z Ukrainy, którzy tam mieszkają. Ale tutaj mieliśmy fajny pomysł, ale społecznie on był bardzo źle odebrany, bo chodziło o utworzenie tak zwanego MOW-u, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na tego typu placówki są łatwe pieniądze do pozyskania, jak również później w kwestii utrzymywania tej placówki. Mhm. No ale mówię, no, zainteresowanie społeczne było niewielkie tym tematem, więc oczywiście nie chcemy robić nic naprzeciw mieszkańcom, bo taka placówka będzie wtedy funkcjonować dobrze, jeżeli będzie zgoda mieszkańców na to i nawzajem będą się po prostu w stanie porozumieć. Starosto, teraz być może poruszę kilka tematów, które są gorącymi tematami. Mam nadzieję, że starosta również będzie chciał i w tym temacie zabrać głos i wyjaśnić być może pewne niejasności. Starosto, coraz więcej osób, mieszkańców powiatu bialskiego, może nie coraz więcej, ale po prostu pojawiają się kolejne punkty na mapie powiatu, gdzie argumentacją w walce pomiędzy samorządowcami, wójtami, radnymi, sołtysami, a mieszkańcami są kurniki. Są inwestycje wielkopowierzchniowe, nazwijmy je to inwestycjami, które wytwarzają niestety, ale brzydkie odory, zapachy, które nie są, czasami przekraczają normy nawet zwykłego odbioru. Jak starosta się do tych inwestycji odniesie? Jak w ogóle trafiły na powiat bialski te inwestycje? Są argumenty za i są argumenty przeciw. I czy wszystkie inwestycje można wrzucać tego typu do jednego worka? Jak pan starosta to ocenia? Powiem tak, panie redaktorze. My, samorządowcy, możemy mieć własne zdanie na ten temat, ale musimy poruszać się na podstawie prawa i w ramach prawa, które obowiązuje. Ja rozumiem zaniepokojenie mieszkańców, no bo pewnie nikt nie chciałby gdzieś tam w swoim sąsiedztwie mieć jakiejś farmy kurników czy chlewni. Tylko proszę zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli przychodzi do urzędu, do starostwa inwestor, przynosi komplet wymaganych prawem dokumentów, czyli przynosi raport środowiskowy, przynosi decyzję o warunkach zabudowy, przynosi projekt budowlany, który spełnia wymogi projektu budowlanego. Ja nie mam możliwości odmówienia wydania pozwolenia na budowę, bo oczywiście w pierwszej kolejności taki inwestor pisze odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Kolegium uchyli tę decyzję. Gdybym drugi raz zrobił to samo, to Wojewódzki Sąd Administracyjny może nałożyć na mnie karę grzywny, tak? No bo mi się to może podobać, może mi się to nie podobać, ale ja jestem zobowiązany działać na podstawie prawa i w granicach prawa. To wyjaśnijmy, że karę grzywny nałoży nie na starostę osobiście, jako na osobę Mariusza Filipiuka, ale na samorząd dany, tak? I budżet danego samorządu płaci te kary. Dokładnie tak. No proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no, urzędnicy mają działać na podstawie prawa i w granicach prawa. No, mówię, ja w pełni rozumiem obawy mieszkańców, tylko tego typu protesty czy pikiety, które się odbywały, to one bardziej powinny się odbywać pod biurami poselskimi czy pod parlamentem, bo to tam się ustanawia prawo i to należy naciskać na parlamentarzystów, żeby po prostu to prawo zmieniali tak, żebyśmy my, samorządowcy, mieli jasny i czytelny przekaz, co powinniśmy zrobić, co możemy zrobić i wtedy, kiedy prawo nam na to pozwala, a my tego nie robimy, no to wtedy, rozumiem, mieszkańcy powinni nas za to rozliczać. Ale dzisiaj to po prostu mamy związane ręce, bo musimy działać zgodnie z przepisami prawa. No jeden z najważniejszych argumentów właśnie osób protestujących jest ten, że gdyby do takiego pana wójta, do pana starosty zjawił się, przyszedł taki inwestor, złożył te papiery, no to powinniście odmówić. I teraz właśnie, panie starosto, wyobraźmy sobie taką sytuację, tylko co się dzieje dalej? Panie redaktorze, to już panu odpowiadam.
Jeżeli inwestor pojawia się u mnie, przynosi komplet dokumentów wymaganych prawem, a ja mu odmówię, to znaczy, że nie powinienem na tym stanowisku być, bo nie znam przepisów prawa. Ja mam działać zgodnie z prawem i na podstawie prawa. Jeżeli ja temu inwestorowi odmówię, oczywiście inwestor złoży odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Kolegium uchyli moją decyzję i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli drugi raz odmówię, grozi za to kara grzywny nałożona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ja mówię, więc to nie jest takie proste, jak się czasami to nie jest takie proste, proszę Państwa. Dlatego ja tutaj zachęcam mieszkańców, ci, którzy po prostu protestują przeciwko tego typu inwestycjom, aby te protesty prowadzić pod biurami poselskimi, pod parlamentem, bo tam się właśnie ustanawia prawo. Jeżeli parlament ustanawi takie prawo, no to my będziemy tego prawa przestrzegać. Czy pomogłoby w tym to, że gminy posiadałyby plany miejscowe zagospodarowania? Na pewno by pomogło, panie redaktorze, bo wtedy każdy jeden inwestor, który chciałby inwestować, wiedziałby, aha, że tutaj w tej strefie mogę budować, a w tej strefie nie, bo to jest strefa zamieszkania i tak dalej. To byłoby idealne rozwiązanie. Tylko jest to bardzo kosztowne i mało którą gminę na to stać. Również pojawiają się argumenty, że nawet inwestycje drogowe, które realizuje powiat bialski, realizowane są w miejsca bądź w kierunku miejscowości, gdzie takie inwestycje już są, bądź się pojawią, bądź będą realizowane, bądź są planowane. Czy starosta się z tym zgodzi? Nie, panie redaktorze. Inwestycje, które są realizowane na terenie powiatu, zresztą mamy przygotowaną taką fajną mapę inwestycyjną i wystarczy tylko na nią spojrzeć i można zobaczyć, że te inwestycje są bardzo ładnie proporcjonalnie rozłożone na terenie całego powiatu. Ja słyszałem wiele razy takie zarzuty, że gdzieś tam wszystko na Międzyrzec idzie, co oczywiście nie jest prawdą, bo przykładem tego niech będzie choćby miejscowość Czosnówka, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Inwestycja blisko 25 milionów złotych, ponad 16 milionów udało się otrzymać dofinansowanie z Polskiego Ładu. Pozostała kwota to jest wkład własny powiatu i gminy Biała Podlaska. I proszę sobie wyobrazić, inwestycja 3700 metrów za 25 milionów złotych. Nie? Autostrada. Panie starosto, również i pan oczekuje z niecierpliwością na tą autostradę? Ja myślę, że wszyscy oczekujemy z niecierpliwością. Bardzo dobrze, że ta autostrada jest w trakcie budowy. Na pewno poprawi to bezpieczeństwo raz. No i przede wszystkim skróci czas dojazdu do Warszawy czy jeszcze dalej. Także trzymam kciuki za tą inwestycję. Wiem, że na dzień dzisiejszy jest w związku z tą inwestycją wiele utrudnień różnych. Ale mówię, czasami trzeba cierpliwie poczekać, żeby później cieszyć się tym, co będzie zrobione. Czy Małaszewicze to nadal nieodkryty klejnot? Mogą przysłużyć i stać się, nie wiem, bodźcem rozwojowym zarówno dla miasta Terespol, gminy Zalesie w tym momencie, gminy Piszczac, ale czy również widać, panie starosto, w budżecie, bo nawet na przykład powiatu, chociaż wiem, że trafiają mniejsze środki, jeśli chodzi o te podatki lokalne i nazwijmy to od przedsiębiorców, ale czy widać to, że ten region się rozwija? Widać, panie redaktorze, były duże plany co do ogromnej inwestycji, która była planowana. Na dzień dzisiejszy ona jest pod znakiem zapytania. Rozbudowa Małaszewicz. Tak, to była ogromna inwestycja. Wczoraj akurat miałem też spotkanie z przedstawicielami kolei, także z tego co usłyszałem wczoraj, to jeszcze sprawa nie jest przesądzona, także jest duża szansa, że ta inwestycja będzie realizowana. My na dzień dzisiejszy realizujemy tam taką dużą inwestycję. O to chciałem zapytać. Budowa drogi z budową wiaduktu kolejowego. Inwestycja za blisko 100 milionów złotych. Podpisaliśmy na początku stycznia już umowę z wykonawcą. Na dzień dzisiejszy odbywają się normalnie rady budowy.
na których omawiane są cykle prac. Na dzień dzisiejszy pracują projektanci już, bo to jest też formuła zaprojektuj i wybuduj. Okres realizacji tego zadania to jest też 3-letni okres. Także mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Cierpliwości również życzy Pan mieszkańcom Jędrzejca Podlaskiego. Problem z przyjazdem przez linię kolejową. No, proszę Państwa, powiem tak. Tutaj dla mnie to jest taka troszeczkę dziwna sytuacja, bo wybudowano przejazd donikąd. Mówimy o wiadukcie. Mówię o wiadukcie kolejowym. Nie zaplanowano tam żadnych dróg dojazdowych. Ja chyba trzykrotnie, jak dobrze pamiętam, zwracałem się do pana burmistrza z prośbą, bo mieszkańcy też bardzo mocno dopytywali mnie o tę sytuację. Nawet zaproponowałem pomoc, bo mnie osobiście też zależy, żeby ten wiadukt funkcjonował i działał jak najszybciej. No ale niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od pana burmistrza w tej sprawie, co uważam jest bardzo przykre, bo razem moglibyśmy zrobić więcej. Do tego moglibyśmy jeszcze włączyć zainteresowane gminę Drelów, bo niestety dzisiaj jeden funkcjonujący przejazd kolejowy w mieście Międzyrzec to jest koszmar. Kolejka czasami sięga aż do ulicy Partyzantów. I czasami, żeby przejechać przez ten przejazd, to trzeba 20 minut albo pół godziny czekać. No jest to ogromne utrudnienie. No i przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Karetka pogotowia, straż pożarna. No tutaj jak najszybciej ten problem powinien być rozwiązany i myślę, że taką nadzieją jest przede wszystkim dobry wybór radnych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo tam są pieniądze na tego typu inwestycje i ta obwodnica... Wiadukt budowany w ciągu tak naprawdę docelowo dróg wojewódzkich właśnie. Dokładnie, tak. I ta wschodnia obwodnica dla miasta Międzyrzec jest potrzebna jak zdrowie. Przecież tam zlokalizowany jest duży zakład firmy Wipasz. Mnóstwo samochodów, które do tego zakładu musi dojechać, więc wybudowanie jak najszybciej obwodnicy wschodniej byłoby idealnym rozwiązaniem. I tutaj prośba do naszych zacnych mieszkańców, żebyście Państwo dobrze wybierali radnych do Sejmiku Wojewódzkiego, bo od tej Waszej decyzji będzie zależeć, kiedy ta wschodnia obwodnica może powstać. Ja chcę przypomnieć, że jeszcze w poprzedniej kadencji uczestniczyłem w takim spotkaniu w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Brzeskiej, na której pan Sławomir Sosnowski, ówczesny marszałek, prezentował koncepcję tej obwodnicy wschodniej. No ale niestety w poprzedniej kadencji nowe władze z nowym panem marszałkiem nie były zainteresowane, żeby tę inwestycję realizować. To wróćmy właśnie do tych radnych na koniec, już powolutku zbliżamy się do końca. Mam nadzieję na kontynuowanie tego typu spotkań z naszymi włodarzami. Natomiast panie starosto, kilka dni temu miała miejsce inauguracja kampanii wyborczej i do Rady Powiatu i do właśnie Sejmiku. Prosiłbym o podsumowanie, jak bardzo silnie, czy są to silne listy kandydatów na radnych powiatowych w poszczególnych okręgach, jak i również o parę słów przypomnienia o kandydatach PSL-u i Trzeciej Drogi do Sejmiku Województwa, skoro jest to takie istotne. Więc jeżeli Pan pozwoli, to zaczniemy od Sejmiku. Proszę Państwa, z naszego terenu, z miasta Międzyrzec Podlaski mamy trzech kandydatów. Liderem listy jest pan Sławomir Sosnowski, wieloletni marszałek województwa lubelskiego, obecny radny Sejmiku Wojewódzkiego. Z miasta Biała Podlaska startuje również pan Marek Us, który jest pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz pani Renata Rychlicka-Korneluk. Pani Renata jest dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Białej Podlaskiej i również jest mieszkanką
miasta Biała Podlaska. Jeżeli chodzi o powiat, to uważam, że mamy bardzo dobre listy. W większości na tych listach znaleźli się już obecnie działający i funkcjonujący nasi radni powiatowi. Jest kilka nowych twarzy, jest kilka młodych osób, bo często zarzucano, że na listach PSL-u to zawsze doświadczeni startują tylko i wyłącznie doświadczeni i starsi, więc w tych wyborach jest wybór, bo mamy też kilka młodych, fajnych twarzy, ambitnych, więc serdecznie zachęcam Państwa do głosowania na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzeciej Drogi, bo są to ludzie doświadczeni, sprawdzeni, ludzie, którzy kochają samorząd, znają się na samorządzie i są zawsze gotowi służyć naszym mieszkańcom. No i na koniec, już dziękując panu staroście za rozmowę, lekkie odprężenie. Panie starosto, nie samą polityką i samorządem człowiek żyje. Jak starosta spędza swój wolny czas? Swój wolny czas spędzam najczęściej wśród swoich zwierząt. Jak większość z Państwa wie, mam spore gospodarstwo, na którym hoduję ponad 180 sztuk różnych zwierząt. I każdą jedną wolną chwilę lubię spędzić oglądając zwierzęta takim gospodarskim okiem. Zawsze muszę obejść gospodarstwo, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. A czasami, jak mam jeszcze chwilę wolnego czasu, to zabieram synka i jedziemy samochodem na przejażdżkę do lasu. Podróże, książki, sport? Sport, bardziej strzelectwo sportowe. Bardzo lubię strzelać sportowo. Jeżeli chodzi o książki bardziej przyrodnicze, to mnie najbardziej interesuje. Mam też sporą biblioteczkę. Interesuję się bardzo mocno gatunkami zwierząt. Mam kilkanaście ciekawych atlasów zwierząt z całego świata. Przyroda. To będzie dobry rok 2024. Mam nadzieję, panie redaktorze. Jeżeli nasi wyborcy pozwolą nam realizować dalej tą naszą misję, to będzie obfity rok w inwestycje, które już są rozpoczęte, jak również w te, które chcemy rozpocząć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziękujemy panu staroście. Mariusz Filipik był naszym gościem. Natomiast w kolejności już czekają kolejni wójtowie. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową radiobiper.info. Zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy biper.tv. Również znajdziecie nas na Facebooku. Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Mam nadzieję, że ta forma, którą teraz zaproponowaliśmy, również przypadnie Państwu do gustu. Do zobaczenia w kolejnym programie.